Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was z sobotniego poranka. Jest, słuchajcie, godzina 9:01. My już z Adrianką się ogarnęłyśmy i jedziemy na zakupy. Także dzisiaj będzie bardzo fajny dzień. Z tego względu, że dzisiaj idziemy na 40, w zasadzie jedziemy, nie idziemy do mojej kuzynki. Zaproszeni mamy na godzinę 17. Z tego co wiem, to impreza nie będzie wcale mała. Chyba ma być DJ. Także sobie na pewno podańczymy. Także już nie mogę się doczekać imprezy i zabawy. No i dzisiaj, słuchajcie, rodzice również mają wychodne, bo Adrianka zostaje z dziadkami, czyli z rodzicami Dawida, bo moi rodzice również jadą na tą imprezę. Także słuchajcie, w ogóle tak się złożyło, że rodzice mają 2 dni wychodne, bo wczoraj byliśmy w miejscowości, powiedzmy tam, no nie wiem ile tam, no z godzinka się jedzie, byliśmy tam na koncertach, ale z racji tego, że troszkę padało, więc byliśmy na jednym koncercie, ale fajnie, bo z nami też mój kuzyn, także bardzo fajnie też sobie spędziliśmy czas, czyli dzisiaj mamy drugi dzień wychodnego, a powiem Wam, że to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Wychodne to my mamy do pracy i to tylko tyle, ale fajnie, cieszymy się, że dzisiaj sobie na spokojnie posiedzimy, potęczymy, pogadamy, bo wiecie jak to z dzieciątkiem, tutaj coś, tam coś i tak to zawsze bywa, chociaż my bardzo z Adrianką też lubimy chodzić na jakieś takie większe imprezki, zakładamy jej wtedy słuchaweczki i słuchajcie, nawet nie ma problemu, ona wtedy już nieraz była na jakiejś imprezie rodzinnej i w tych słuchawkach spała po prostu na sali w wózku i po prostu muzyka jej nie przeszkadzała, także u nas nie ma najmniejszego problemu. No ale dzisiaj dziadki tutaj się zaoferowali, także my korzystamy i będziemy się, myślę, bawić pewnie do późnych godzin albo do wczesnych godzin porannych. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. A ja, słuchajcie, nie przedłużam. Czekam na Kinga, bo Kinga też chce z nami jechać. I jedziemy na zakup. Wróciliśmy, słuchajcie, już z zakupów. W sumie tutaj jakieś same takie spożywcze zakupy, nic specjalnego. Ale słuchajcie, w Biedronce w ogóle jest promocja na książki minus 50%, dlatego obkupiliśmy się tej książki jeszcze. Akukuzo nie mamy. Z tej serii bardzo lubimy książki. Mamy Akukumu i Akuku coś tam jeszcze, już nie pamiętam. I powiem Wam, że Adrianka bardzo lubi te książeczki. Dlatego wzięliśmy. Wiem, że jest jeszcze chyba Akuku Kosmos, także tych książeczek z tej serii jest naprawdę, naprawdę dużo. Mamy jeszcze Mieszkańcy Sawanny, też fajna książeczka, taka sensoryczna. Takie książeczki sensoryczne też bardzo do tej pory lubimy. I tutaj już co prawda nie dla Adrianki, ale dla naszej chrześnicy, bo jutro idziemy. Bo jutro idziemy na urodzinki takie naklejkowe. Uważaj, Misiu. Byliśmy jeszcze, słuchajcie, w Pepku, jakieś tutaj duperelki kupiliśmy i oczywiście najważniejsze to, słuchajcie, u nas bańki mydlane. Mamy dwa opakowania kupiliśmy, bo u nas idą jak woda. Ada bardzo lubi bańki, także zaopatrzyliśmy się, akurat właśnie były, także słuchajcie, my idziemy się ogarniać, obiadek, jakieś tutaj rzeczy porządkowe i odezwę się. Ciuszki już gotowe, Adrianka miłosna, tylko skorzystałam z okazji i szybko to ogarnęłam. Ja, słuchajcie, ubieram małą, czarną, tutaj Dawida koszula, tam spodnie, ale nie widać, słuchajcie, w ogóle ostatnio tutaj Dawid nam kupił kwiaty. Tutaj jest, nie wiem, który był dla mnie, który już dla Adrianki, nie pamiętam, ale tak, to jest pierwszy bukiecik, taki piękny. Bukiecik dostałam ja albo Adrianka i słuchajcie, pokażę Wam już ten drugi bukiecik i tu zobaczcie, jest bukiecik numer 2, przepiękny również, także słuchajcie, Dawid właśnie tak bardzo często nas rozpieszcza kwiatkami, także
Tak sobie tutaj stoją w wodzie. Mam nadzieję, że utrzymają one się u nas kilka dni. Ale słuchajcie, u nas jeszcze jedna taka imprezka szykuje się w poniedziałek. Dzisiaj jest sobota, no ale niestety z tego względu, że obydwoje pracujemy z Dawidem, to niestety nie jedziemy na to przyjęcie. Jest nam bardzo przykro, ale postanowiliśmy, że chociaż jakiś drobiazg kupimy. A słuchajcie, będzie to gender party. I powiem Wam, że no tyle wspomnień jest z tym przyjęciem. Powiem Wam, że no każdym rodzicom polecam, bo naprawdę jest to taki fajny czas z rodziną, ze znajomymi. Te emocje, ja słuchajcie, wiele rzeczy robiłam na gender party, nagrywałam chyba nawet wtedy filmik, robiliśmy, kiedy się Adrianka urodzi, kto co obstawia, że będzie, także słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, postanowiłam, że po prostu przekażemy prezent osobie, która jedzie i po prostu zawiezie ten prezencik, żeby też coś od nas było. My słuchajcie, dostaliśmy przede wszystkim pampersy na gender party. Pamiętam, że my praktycznie na pierwszy tygodni byliśmy zaopatrzeni w pampersy. Także powiem Wam, że bardzo fajnie. Mieliśmy tam kilka zabawek, kilka ciuszków. Powiem Wam, że bardzo fajnie, bo ja w ogóle nie spodziewałam się, że coś dostaniemy. A tu słuchajcie, taka miła niespodzianka. I słuchajcie, no z racji tego, że no dokładnie nie wiemy, jaka będzie płeć, chociaż już każdy ma jakieś tam swoje przypuszczenia. My również mamy przypuszczenia, że będzie to chłopczyk. No ale wszystko się okaże, dlatego kupiliśmy, słuchajcie, z Dawidem taki biały komplecik, w Handemie. Myślę, że kolor uniwersalny zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopczyka. Mam nadzieję, że moja kuzynka będzie zadowolona. I słuchajcie, taka grzechoteczka, ją dorwałam w Rossmanie. Na pewno Bobasik będzie zadowolony. I tutaj słuchajcie, oczywiście nie zapomnieliśmy o rodzicach, coś dla rodziców, bo zawsze wiecie, ci rodzice w tym wszystkim, zawsze jest dziecko, a gdzieś ci rodzice są pomijani, a jednak dla nich to też jest wszystko nowe, dlatego my jak teraz już idziemy do kogoś, jak się jakieś dzieciątko urodzi, to też zawsze pamiętamy o tym rodzicom, nawet coś tej mamie dać tam słodkiego i tak dalej. Wiecie, to takie fajne, jest naprawdę fajne z tutaj, ja mówię z autopsji, jeśli ta mama też dostanie jakiś drobiazg, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także tutaj mamy dla rodziców i dla przyszłej mamci wzięłam maseczkę, żeby mogła się zrelaksować w ostatnim miesiące jeszcze spokojnego czasu, że tak powiem. Tutaj mam dwie karteczki, które dla nich napisałam i tutaj kupiłam taką torbę, powiedzmy trochę różowego, troszkę niebieskiego, także się łapię. I tutaj jeszcze zapytam Kingi, czy ma dwa balony. Fajnie byłoby, jakby były dwa, więc różowy i niebieski przywiązałabym. Także jeśli ktoś jest w ogóle zainteresowany tym tematem, to odsyłam Was właśnie do tego filmiku z gender party. Tam chyba wszystko opowiadam, jak dobrze pamiętam. I pokazuję, także ja słuchajcie, zabieram się za pakowanko. Gotowe i jedziemy na imprezę, także życzcie nam udanej zabawy. Adrianka już została z dziadkami, a my już właśnie pędzimy i lecimy się bawić. Pa, pa!